kochani, dawno się nie widzieliśmy, pora na mały update. Prawdę mówiąc, ostatnio nie miałam czasu na nowe odcinki. Dzięki za wszystkie komentarze i wiadomości po ostatnich filmach. Prosiliście m.in. o to, żeby opowiedzieć o historii Żydów w kolejnych miastach. I tak oto znalazłam się tutaj, w Lublinie, w którym Żydzi mieszkają nieprzerwanie od około 700 lat. Zapraszam Was na odcinek, w którym porozmawiamy o historii, o sztuce, ale też trochę o reinkarnacji i kabale. Średniowieczny Lublin leżał na przecięciu szlaków handlowych. Dzięki temu miasto stało się atrakcyjnym miejscem do osiedlania dla żydowskich kupców. Pierwsze wzmianki dotyczące obecności Żydów w Lublinie sięgają XIV wieku i czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. Miał on stworzyć dogodne warunki pod ich osadnictwo i pozwolić Żydom na zamieszkiwanie w pobliżu lubelskiego zamku. Żydzi szybko zaczęli sobie dobrze radzić na polu gospodarczym, co doprowadziło do konfliktu z mieszczaństwem chrześcijańskim. Konsekwencją było zalecenie króla Zygmunta I Starego, sugerujące ograniczenie handlu żydowskiego oraz zakaz osiedlania się Żydom w mieście. Ograniczenie to doprowadziło do separacji Żydów na kolejne 300 lat oraz dynamicznej rozbudowy podzamcza, dzielnicy żydowskiej położonej wokół lubelskiego zamku. Znajdowała się poza murami średniowiecznego miasta, czyli terenu, który dziś nazywamy Starym Miastem. Jestem teraz właśnie na Podzamczu. Jak widzicie, w tej części dawnej dzielnicy żydowskiej nie ma nic oprócz parku. Świadkiem historii miasta żydowskiego jest jedynie to przedwojenne drzewo. Co stało się z większością budynków i ludźmi tu żyjącymi? O tym opowiem później. W trakcie mojego researchu natknęłam się na stronę ośrodka Bramagrodzka Teatru NN. Jestem teraz na ich wystawie o historii lubelskich Żydów, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Głównie przez świetny user experience. Ośrodek jest wyjątkowym miejscem, które mam poczucie, że nie jest ani muzeum, domem kultury czy szkołą, choć jednocześnie jest wszystkim tym naraz. Ale wracając do historii. W okresie staropolskim nadawane były przywileje królewskie, czyli prawa, które przyczyniły się do rozwoju żydowskiego handlu i rzemiosła w dzielnicy żydowskiej. W tym czasie społeczność żydowska w Lublinie liczyła około 1000 osób i była trzecią największą w Królestwie Polskim. Dodam jeszcze parę ciekawostek. W 1518 roku słynny rabin i uczony Shalom Szachna założył w mieście znaną w całej Europie jeszywę. To zapoczątkowało dynamiczny rozwój szkół religijnych w Lublinie. W XVI wieku powstała tu jedna z pierwszych na ziemiach polskich drukarnia hebrajska, a także synagoga Maharszala. Największa i chyba najbardziej znana żydowska budowla w mieście. W tym czasie Lublin zaczął być nazywany Jerozolimą Północy, a jego pozycja rosła w siłę. Miasto było ośrodkiem rozwoju intelektualnego i religijnego oraz ważnych decyzji politycznych. To właśnie między innymi w Lublinie zbierał się i obradował między XVI a XVIII wiekiem ustanowiony przez króla Batorego Sejm Czterech Ziem. Był to wzorowany na systemie szlacheckim Sejm Żydów z całej Rzeczpospolitej, który pełnił funkcję sądowniczą, ekonomiczną i religijną. Takiej instytucji nie było nigdzie w Europie. Niestety w połowie XVII wieku rozwój Lublina i społeczności żydowskiej został drastycznie zahamowany. W tym czasie Rzeczpospolita była uwikłana w wiele wojen, a ludność nękały wojska rosyjskie, kozackie i szwedzkie. Miasto zostało bardzo zniszczone, a spora część jego mieszkańców zabita. Takie okoliczności, czyli wojny i niepewność, sprzyjały rozwojowi nowych ruchów religijnych, w tym hasydyzmu, który narodził się i spopularyzował w kolejnych dziesięcioleciach.
Założę się, że termin hasydyzm kiedyś obił wam się o uszy. Ala, oglądałaś serial Unorthodox na Netflixie? Ja właśnie oglądam. Czy w Polsce też mieszkali religijni Żydzi? Tak, oglądałam, ale nie cały. A ty, na którym odcinku jesteś? Tak, ultraortodoksyjni Żydzi żyli i nadal zresztą żyją w Polsce. Ci żyjący 300 lat temu trochę się różnili od tych z serialu. Hasydyzm kiedyś i dziś to trochę co innego, choć źródła mają wspólne. Hasydyzm polski, który rozwinął się w XVIII wieku, nauczył, że Boga należy chwalić nie poprzez umartwianie się i ascezę, ale poprzez mądre i radosne korzystanie z życia. Takie jego najbardziej charakterystyczne elementy to zainteresowanie mistyką, czczenie Boga przez taniec i śpiew oraz celebrowanie radości i miłości. Najbardziej znanym lubelskim hasydem był w tym czasie Jakub Itzhak Horowitz, widzący z Lublina. Między innymi dzięki niemu miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków hasydyzmu w kraju. Nawet teraz na jego grób przyjeżdżają Żydzi z całego świata. W tej okolicy mieszkał i nauczał widzący. Jego przydomek wziął się z tego, że, jak wierzono, posiadał dar czytania przeszłości, przewidywania przeszłości i widzenia ludzi lub zdarzeń w najodleglejszych miejscach. Mistrz potrafił ponoć także opowiadać o wcześniejszych wcieleniach duszy. Znany był również z uzdrawiania. Od końca XVIII wieku Lublin znajdował się pod zaborami. Najpierw austriackim, potem rosyjskim. Życie żydowskie w XIX wieku w Lublinie rozwijało się dynamicznie, a obecność hasydów miała na to spory wpływ. Na początku XIX wieku Żydzi stanowili prawie połowę ludności miasta. Lublin pozostawał aż do połowy wieku największym, tuż po Warszawie, skupiskiem ludności żydowskiej w Królestwie Polskim. Tak dla przykładu, w 1864 roku społeczność żydowska w Lublinie liczyła około 13 tysięcy osób, co stanowiło prawie 60% mieszkańców Lublina. Kim ci mi jeba mi je z Wolbu? Kim ci mi jeba mi je z Wolbu? Soli, nafta, oliwa, wszelkiego gatunku, smaragd domaszny, samochodów. Węgiel opalowy, koks kowalski, nawozy sztuczne, ropa, motorowa, smolowiec, smarówka, benzyna, wapno, cement, cegle, gwoździe. Hej Ala, właśnie przygotowuję się do prezentacji maturalnej i słucham audiobooka Sztukmistrz z Lublina. Byłoby mega, gdybyś chciała coś więcej opowiedzieć o czasach, w których dzieje się akcja tej książki. No, dzięki. Swoją drogą świetna książka. Akcja tej powieści, napisanej przez Izaaka Paszewica Zingera, polskiego Żyda, noblistę, dzieje się częściowo w Lublinie w połowie lat 80. XIX wieku. Kilkanaście lat wcześniej zaborcze władze rosyjskie wprowadziły szereg reform, dzięki którym Żydzi otrzymali równe prawa z innymi obywatelami. Władze zniosły też ograniczenia związane z osiedlaniem się Żydów jedynie na terenie Podzamcza, w tak zwanym rewirze żydowskim. Żydzi zaczęli mieszkać na Starym Mieście i w okolicach krakowskiego przedmieścia i wzdłuż Lubartowskiej, czyli właśnie tutaj. To ożywiło kontakty między Żydami i chrześcijanami. Żydzi rozwijali przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i rzemiosłem. W drugiej połowie XIX wieku najbogatsi i najbardziej zasymilowani lubelscy Żydzi posiadali m.in. browary, młyny, fabryki tytoniu i sklepy. Większość żydowskich Lublinian była jednak uboga, słabo wykształcona, odizolowana od kultury polskiej i pozostawała na Podzamczu, w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej. W wyniku dalszego ożywienia życia społecznego w drugiej połowie XIX wieku Żydzi zakładali i rozwijali w Lublinie własne towarzystwa społeczne, kluby sportowe i szkoły. W okresie międzywojennym w Lublinie działo się sporo. Znalazłam informację o Jeszywie Mędrców Lublina, największej uczelni talmudycznej założonej w 1930 roku. W tamtym czasie była największą tego rodzaju uczelnią na świecie. Właśnie tu jestem. Z tego, co znalazłam, wynika, że w Lublinie rozwinięta była żydowska prasa, działał tu też teatr żydowski, na scenie którego występowała m.in. Ida Kamińska. Aktywne były też wszystkie największe żydowskie partie polityczne. Robiąc research o Lublinie, trafiłam na ciekawe przykłady sztuki ulicznej związanej z historią Żydów,
które zostały stworzone przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Chciałabym pokazać Wam kilka. To jeden z nich. Znalazłam na Instagramie informację o tym świetnym muralu. Zaprojektował go grafik odpowiedzialny m.in. za okładki płyt Dawida Podsiadły. Mural powstał na bazie fotografii Stefana Kiełżni i jest wspomnieniem nieistniejącego żydowskiego świata lat 30. XX wieku. Dlaczego wspomnieniem? Niestety, żydowskie życie zostało brutalnie przerwane przez szaleństwo nazizmu również i tu, w Lublinie. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, tutejsza żydowska społeczność liczyła prawie 43 tysiące osób, co stanowiło 31% mieszkańców miasta. Graj skrzypku, graj przez całą noc, swe serce daj i wrażeń moc. Niech skrzypce łkają czarowne tak. 17 września 1939 roku Niemcy zajęli Lublin. Już w listopadzie 1939 naziści przesiedlili część Żydów mieszkających w centrum miasta tu, na teren dawnej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Tak jak to miało miejsce w innych miastach na polskich ziemiach, Niemcy wprowadzili wiele dyskryminujących Żydów przepisów. Tylko kilka z nich to nakaz noszenia opasek z gwiazdą Dawida, przejęcie żydowskich przedsiębiorstw czy zamykanie synagog. Kolejnym przepisem była niewolnicza praca. Już od grudnia 1939 Niemcy zmusili około 29 tysięcy lubelskich Żydów do pracy w fabrykach, gospodarstwach rolnych i obozach pracy. Jedno z takich miejsc znajdowało się gdzieś na terenie dzisiejszego stadionu Lublinianki w dzielnicy Wieniawa. Przed wojną były tam synagoga i cmentarz żydowski. Niemcy kazali Żydom je zniszczyć. Nagrobki posłużyły głównie do utwardzania ulic. Na miejscu synagogi i cmentarza naziści kazali Żydom utworzyć boisko i stadion sportowy. To jest po prostu niepojęte. W marcu 1941 Niemcy zarządzili utworzenie getta na terenie byłej dzielnicy żydowskiej, czyli między innymi tutaj. Chciałam pokazać Wam mural Koleżanki z wierszem autorstwa Julii Hartwig, która wspomina jej dwie żydowskie koleżanki, Reginkę i Miriam. Najpierw opisuje wspólną naukę w szkole przed wojną, a potem ich ostatnie przejmujące spotkanie w czasie, gdy ich świat rozdzielił drut kolczasty getta. Ostatni raz spotkałyśmy się niespodziewanie u wylotu Lubartowskiej, na granicy świeżo utworzonego getta. Stały tam onieśmielone, jakby przydarzyło im się coś wstydliwego. Niemcy stłoczyli na bardzo małej powierzchni getta około 40 tysięcy Żydów. Panowały tam bardzo złe warunki sanitarne, przez co szerzyło się wiele chorób. Wyniszczająca praca, głód i choroby dziesiątkowały mieszkańców lubelskiego getta. W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy zaczęli likwidować getto. Była to pierwsza deportacja w ramach nazistowskiej akcji Reinhardt. Jej celem była systematyczna zagłada ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Hitlerowcy zamienili synagogę Maherszala w punkt zbiorczy dla osób uznanych za niezdolne do pracy i przeznaczonych do wywiezienia. Żydzi zmuszeni przez nazistów szli pod eskortą pieszo około 3 km na rampę kolejową przy rzeźni miejskiej. Stąd codziennie odjeżdżały transporty do obozu zagłady w Bełżcu, liczące średnio około 1000 osób i więcej. W momencie wysiedlania ludności z dzielnicy żydowskiej na Podzamczu, niemieccy okupanci rozpoczęli również jej wyburzanie. W ciągu trwającej miesiąc akcji
Naziści wywieźli stąd do obozu zagłady w Bełżcu i zamordowali blisko 30 tysięcy lubelskich Żydów. Pozostałych przy życiu Żydów hitlerowcy przenieśli do nowego getta utworzonego w dzielnicy Majdan Tatarski. To tak zwane getto szczątkowe znajdowało się niedaleko stąd, przy przedwojennej fabryce samolotów. Czyli tuż obok obozu koncentracyjnego w Lublinie, potocznie zwanego Majdanek, na terenie którego właśnie jestem. Hitlerowcy zaczęli likwidować to drugie getto 9 listopada 1942 roku. Spośród 3000 jego mieszkańców kilkuset zamordowali bezpośrednio w czasie likwidacji oraz w komorach gazowych w obozie na Majdanku. Pozostali przy życiu Żydzi w większości zginęli w obozie w wyniku głodu, chorób i fatalnych warunków bytowo-sanitarnych i masowych mordów. W tym obozie koncentracyjnym Niemcy uśmiercili łącznie około 80 tysięcy więźniów różnych narodowości. Około 60 tysięcy z nich stanowili Żydzi z całej Polski i zagranicy. Wojnę przetrwało jedynie około 1200 lubelskich Żydów. Tu, przy rampie kolejowej, z której Niemcy wysyłali Żydów do obozu zagłady w Bełżcu, jest miejsce pamięci, będące jednocześnie instalacją artystyczną. Nazywa się Niepamięć Miejsca. Spójrzcie. Wnętrze można obserwować przez wycięte w ścianach konteneru szczeliny w kształcie hebrajskich liter z księgi Zohar, wydrukowanej w Lublinie w XVII wieku. Po obu stronach kontenera widać proces naturalnej, celowo pozostawionej bez ingerencji człowieka degradacji. Rozsypujący się mur, betonowa nawierzchnia placu oraz stopniowo porastająca go dzika roślinność. Und kann Ende Duschku o mir nicht gemacht. Was von Ende Duschku kenne mir machen. A de bista jingle, de miste prüse. Zebrałam was w miejsce, z którego widać panoramę miasta i centralną część byłej dzielnicy żydowskiej wokół zamku. Myślę, że tu też warto opowiedzieć o żydowskiej historii po wojnie. Hej, zauważyłam, że odcinki na twoim kanale trochę się powtarzają. Ta sama smutna historia. No offense, ale czy powiedziałabyś coś bardziej pozytywnego o czasach powojennych? Niestety jedyna w pewnym sensie pozytywna wiadomość to to, że Lublin został oswobodzony przez Armię Radziecką dużo wcześniej niż wiele innych polskich miast, bo pod koniec lipca 1944 roku. Generalnie historia Żydów w czasie wojny i po niej jest bardzo trudna. Trudno mi też w tym znaleźć jakieś pozytywne elementy. Czasem się po prostu nie da. Na początku sierpnia 1944 w kontrolowanym przez Sowietów Lublinie mieszkało około 300 Żydów, przybywających tu z różnych stron. Życie żydowskie odradzało się tu na tyle dynamicznie, że do końca roku mieszkało tu około 3000 Żydów, a miasto przez chwilę stało się nieoficjalną stolicą polskiego życia żydowskiego. Żydzi zaczęli wydawać pierwsze powojenne gazety żydowskie, zakładali instytucje społeczno-kulturalne, odradzało się też życie religijne. Jednak w pierwszej połowie 1945 roku większość tych instytucji przeniosła się do Warszawy i Łodzi, a żydowskie środowisko Lublina zaczęło się kurczyć. Po wojnie w Lublinie, podobnie jak w wielu innych polskich miejscowościach, miały miejsce ataki na Żydów, często prowokowane przez chrześcijańskich sąsiadów. Zdarzały się napaści i zabójstwa lubelskich Żydów. Zupełnie nie dziwi mnie, że po kilku powojennych pogromach i porządowej antysemickiej nagonce w 1968 roku większość z pozostałych w Polsce, w tym w Lublinie, Żydów opuściła Polskę. Teraz lubelska społeczność żydowska liczy zaledwie kilkadziesiąt osób. W mieście działa filia warszawskiej gminy żydowskiej i oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. I choć społeczność żydowska w Lublinie nie jest liczna, to różne instytucje i wydarzenia w Lublinie przypominają o 700 latach obecności Żydów w tym mieście.
Niestety nie zdążyłam z realizacją tego odcinka latem, bo wtedy w mieście odbywają się dwa festiwale kultywujące pamięć o lubelskich Żydach. Miejscem, które w bardzo wyjątkowy sposób dba o pamięć o lubelskich Żydach, jest głównie ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, o którym Wam już opowiadałam. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tu, na skrzyżowaniu ulic Podwale i nieistniejącej Krawieckiej, stoi niezwykła latarnia. To instalacja Latarnia Pamięci, która nigdy nie gaśnie. Świeci przez całą dobę, cały rok i przypomina o żydowskim świecie i jego mieszkańcach. Jest świadectwem pamięci o świecie, którego niestety już nie ma. Kolejna smutna, choć piękna metafora. Graj skrzypku, graj.